Dobrze! Prawą stroną! Świetnie! Dobrze! Dalekie podanie z 40 metrów! Tak! Nie wiem, nie zauważ, że bramkarz wysyłał do przodu! Świetnie! Chcę pani jedynie powiedzieć, że pani usta przypominają mi o niezwykle ważnym momencie mojego życia. W 1973 roku, 3 kwietnia, o godzinie 17. Johan Cruyff, wielki Cruyff, otrzymawszy piłkę od Neskensa, zrobił ruch, jakby chciał go podać królowi. To świadczy o dobrej komedii. Jeżeli śmiejemy się sami z siebie, ze swoich przywar, potrafimy ich zauważyć, potrafimy je skarykaturować, uwypuklić. Jeżeli tekst na to pozwala, a ten tekst pozwala na to, to wszystko świadczy o tym, że nie tylko jest błahy, płytki żart, ale kryje się coś więcej. Kryje się zaduma nad tym, jacy jesteśmy, jak reagujemy w życiu, jak reagują nasi bliscy. I z tego spektaklu płynie też takie pytanie, o czym marzymy. Powtórzmy to w zwolnionym tempie. Bramkarz i tak jest trochę z przodu, a on go omija leciutko nogą. Piłka nie leci. Nie leci. Unosi się. Unosi. Jak liść na wietrze. Właśnie. Jakby zapytać, dlaczego kibicują, no to jest zawsze parę może być odpowiedzi. Tu między innymi jest to, że czegoś im w życiu brakuje. Marzą o wygranej na własnym stadionie. I no przecież to jest bzdura, żebyśmy marzyli o tym, żeby wygrać. To jest wszystko w życiu, co chcemy mieć? To nie jest. To nie. To można mieć marzenie. Nie. Ja to zamysł mój był taki, żeby... Zresztą to jest w tym tekście. To jest bzdura. My możemy mieć piłkę nożną jako dodatek, a nie jako sens życia. Ile jeszcze zostało? Minuta albo dwie. Chyba nie chcesz powiedzieć, że w 89. Jest dokładnie 89 minuta. To koniec, koniec, to już nie ma czasu na nic. Czekaj. Na nic nie... Tak, dobrze, prawą stroną, świetnie. Dobrze, dalekie podanie z 40 metrów, tak. Niech mi nie zauważ, że bramkarz wysyła się do przodu. Zamysł był taki, że jeżeli przyjdzie kobieta z mężczyzną, mąż z żoną, to ja chciałem, żeby było tak, że jeżeli żona zobaczy, jak ten mąż kocha tę piłkę, to powie sobie, no dobra, to ja już na te M jak miłość pójdę do sąsiadki, niech on ogląda ten mecz, jak mają jeden telewizor, jak on tak kocha tę piłkę. A z kolei on, żeby powiedział sobie, to ja jestem taki wariat, terrorysta, że cały... To ja tak, to taki jestem debil, jak ci facecita? Miłość do sportu, czy miłość do teatru pana dzisiaj tutaj przyprowadziła? No i to, bo tak naprawdę może nawet bardziej do teatru i do sztuki niż do sportu, bo do końca nigdy nie wiedziałem, czy będę studiował AWF, czy Akademię Sztuk Pięknych, a tak się złożyło, jak się złożyło, a ponieważ dwie rzeczy się złożyły, czyli sztuka o sporcie, to wszystko wypadło idealnie. A ten śmieć zaraz zagwiżdżę. Matko droga, czuję się normalnie upokorzony. Ale mogliśmy wygrać. Ciekawe jest też to, co powiedział autor tej sztuki, Alin Rachnew, jak obejrzał, on był chyba najpierw na próbie, nie pamiętam już, czy to było na próbie, czy na premierze, dopiero zobaczył przedstawienie, powiedział, że było kilka razy wystawiane w Bułgarii również, ale po raz pierwszy zobaczył w tym tekście to, co chciał, czyli że nie jest to tylko i wyłącznie komedia. Prawy róg, lekko muska, belka. I grzęźnie w siatce! No nie! Po to komu teatr? Tak, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Myślę, że jest to niezbędna rzecz, bo to jest pewna nadbudowa, której nam brakuje. My nie możemy mieć tylko tej bazy, myśleć ciągle tylko o pracy, o zarabianiu. My musimy właśnie ładować akumulator, przychodząc między innymi oglądać sztukę z tej drugiej strony. Mnie teatr jest potrzebny do życia.